Rozmowa poranka. Witam Państwa ponownie, Dorota Kania, a w studio już jest zapowiadany gość, Marek Kuchciński, minister w kancelarii premiera, szef KPRM. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Dzisiaj są wybory w kongresie, do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Jewgenin Prigozhin, rosyjski biznesmen, właściciel tak zwanej farmy troli, powiedział, że w poprzednie wybory Rosja brała udział, trole wpływały na wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych. Analitycy mówią, że tym razem również może tak być. Czy w Polsce działają rosyjskie farmy troli? Panie ministrze, pana zdaniem. To jest rzeczywiście pytanie, to jest bardzo ważne pytanie, ale możemy powiedzieć tak, że nasze służby, zarówno te związane z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, jak i z wojskiem, myślę, że skutecznie przeciwstawiają się tym różnym ludziom czy środowiskom, które chciałyby tak działać. Ja nie słyszałem, żeby farmy troli w Polsce skutecznie działały. Nie, o niektórych mówi się, ale są likwidowane. Jeżeli mówimy o wpływach na wybory, to Krzysztof Sobolewski zapowiada, mówi o tym, że jednak mogą być te wpływy różnych sił, ale co ważne, Krzysztof Sobolewski zapowiada Korpus Ochrony Wyborów, powołanie pełnomocników, powołanie strażników wyborów, żeby te wybory właśnie przebiegły bez zakłóceń. Czy rzeczywiście jest skuteczny sposób przeciwdziałania fałszerstwom wyborczym? W przeszłości były podejrzenia, że takie fałszerstwa miały miejsce. Chodzi między innymi o wybory samorządowe w 2014 roku. No tak, jeżeli spojrzymy wówczas na mapę choćby głosów nieważnych, na granicy na przykład województwa mazowieckiego z warmińsko-pomorskim czy z Kujawami, to widać wyraźnie, że tam różnica jest tak wielka. Tutaj 20%, tam 4% nieważnych głosów. Od razu nasuwają się obawy. I dlatego ponownie jak gdyby uruchamiamy Korpus Ochrony Wyborów, bo właśnie w tamtym czasie, biorąc pod uwagę tamte wyniki, uruchomiliśmy taki korpus. Ponad 30 tysięcy ludzi brało udział w pilnowaniu rzetelności wyborów i w 2015 roku były efekty. Także to jest dobry kierunek. Prezes Jarosław Kaczyński o tym mówi bardzo zasadniczo. Ja uważam, że to jest jeden z podstawowych fundamentów demokracji, przypilnować wyborów. Donald Tusk mówi, że będą właśnie nie będzie pilnowania wyborów, tylko fałszerstwa wyborcze, że to są właśnie metody i sposoby do tego, żeby sfałszować wybory. No pewnie mówię o działaniu własnego środowiska. Nie będę tego komentował. Panie ministrze, premier Mateusz Morawiecki mówi o tym, że Unia Europejska wymaga transformacji energetycznej. Czy to oznacza, że nie będziemy inwestowali w górnictwo? Czy mimo wojny na Ukrainie i kryzysu energetycznego odejdziemy od węgla? Ja myślę, że Polska idzie właściwą drogą, czyli w stronę umacniania tak zwanej dywersyfikacji. Czyli korzystania czy budowania różnych źródeł energii. I moim zdaniem cały świat zresztą tak podąża. Również patrzy w kierunku korzystania z zasobów węglowych, węgla i innych kopalin. I dlatego też myślę, że dobrym kierunkiem jest, że Polska tutaj ponownie wraca do tego, żeby skorzystać z tego, czym dysponowaliśmy przez setki lat. Czyli węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa i gaz, bo to także są ważne źródła. Panie ministrze, sporo się w tej chwili mówi w dalszym ciągu o pieniądzach z KPO. Dzisiejsza Rzeczpospolita przeprowadziła sondaż, z którego wynika, że Polacy, respondenci uważają, że to rząd i Solidarna Polska odpowiada za to, że nie mamy pieniędzy z Unii. Kosztowny spór z Unią za blokadę środków z KPO odpowiadają rządzący, a nie Bruksela. Tak uważa większość Polaków w badaniu przeprowadzonym na zlecenie
Rzeczpospolitą. Konflikt z Unią Europejską kosztował już nas 2 miliardy złotych, pisze dziennik. No to trzeba byłoby przeanalizować rzetelność tych badań. Opinia publiczna w Polsce w wielu przypadkach jest troszkę źle informowana. Ja przypomnę, że ostry konflikt, jaki od wielu lat, od 2015 roku trwa w Polsce pomiędzy opozycją, która w demokratyczny sposób przegrała wybory, mam tu na myśli Platformę, Tuska i tych wszystkich innych, przegrali wybory i nie chcą się z tym pogodzić do dzisiaj. W ten sposób działają, żeby zniechęcić zagranicę, jak to mówi się, czyli między innymi państwa Unii Europejskiej, czy władze Unii Europejskiej, do poważnego traktowania Polski. I stąd mamy te różne kryzysy i kłopoty z Unią Europejską, między innymi związane z funduszami odbudowy, z Krajowym Planem Odbudowy. Ale ja uważam, że ten sondaż, to jest sondaż zmanipulowany przez błędnie informowaną opinię publiczną. Głównym winowajcą tutaj to jest opozycja. Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla sieci mówi, już żadnych odpowiedzi na sugestie z tamtych strony nie będę realizował. Nie wierzę w to, że dalsze wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom Brukseli przyniesie jakiekolwiek rezultaty. Nie wchodziliśmy do Unii, w której nam będą narzucane obce wzorce. Nie takiej Unii chcemy, nie na taką Unię Polacy się umawiali. Co dalej? Jaka będzie strategia rządu, panie ministrze, jeżeli chodzi o pieniądze z KPO? Jeżeli chodzi w ogóle o postępowanie z Unią, bo przecież mamy kolejne obostrzenia, kolejne kary, chociażby Turów. No, prezydent Andrzej Duda ma 100% racji, gdy w 2004 roku podpisywaliśmy traktaty. Prezydent Lech Kaczyński, raczej przedstawiciele wówczas lewicy podpisywali te traktaty. Ale od 2005 roku prezydent Lech Kaczyński bardzo stanowczo mówił, że traktat lizboński jest fundamentem. A tutaj ten traktat lizboński, czyli prawo do stanowienia wewnętrznego prawa, choćby jak chodzi o organizację sądów, należy po stronie państw członkowskich. Unia Europejska tego nie podtrzymuje i narzuca, interpretując przepisy międzynarodowe, własne punkty widzenia. Ja uważam, że tutaj powinniśmy bardzo zasadniczo i stanowczo te kwestie przypominać, bo nie tylko Polska w takich sytuacjach jest. Kilkanaście państw co najmniej jest w podobnej sytuacji. Natomiast myślę, że odpowiedzialnością polityków w każdej rządzącej partii, w każdym państwie jest szukanie rozwiązania takiego, które byłoby najlepsze dla narodu, dla państwa, także w naszym przypadku. A więc nie zamykanie drzwi, szukanie porozumienia do końca. I stąd zapowiedź premiera Morawieckiego, że wyjeżdżający do Brukseli minister do spraw Unii Europejskiej, czyli Szynkowski-Welsenk, jedzie tam z misją prowadzenia dalszych rozmów. Ale tutaj muszę powiedzieć, że stanowisko prezydenta Polski jest tutaj jak najbardziej słuszne. Czyli dość ustępstw wobec Unii? Takie stanowisko w tej chwili będzie reprezentował rząd? W polityce, proszę pani, nigdy nie mówi się nigdy. To jest stare powiedzenie. Polityka jest sztuką wykorzystywania możliwości rozsądnych dla dobra obywateli czy narodu. A więc tutaj ja bym odpowiedział, że stanowcze nasze stanowisko, postawa jest znana, wiadoma i z tego się utrzymamy, no ale szukamy porozumienia. Opozycja w Polsce jest wyjątkowa, to zauważają publicyści, ale nie tylko, również naukowcy mówią, że jesteśmy chyba jedynym krajem, gdzie opozycja w ten sposób się zachowuje, jeżeli chodzi o interesy własnej ojczyzny. Przypomnijmy chociażby sytuację na polsko-białoruskiej granicy. Temat wraca, ponieważ wiceprzewodnicząca Bundestagu krytykuje zawracanie migrantów na polsko-białoruskiej granicy. W tej chwili były również głosy krytyczne ze strony opozycji, jeżeli chodzi o budowę zapory na granicy z przejściem w Kaliningradzie.
Przypomnę tylko, że jak rok temu był kryzys graniczny, to Litwa natychmiast postawiła płot, również broniła się Łotwa. Przed napływem migrantów tam opozycja nie miała wątpliwości, że należy się bronić. U nas były rajdy pod granicę i demonstracje, że należy wpuścić tych nielegalnych migrantów, a cytuję, a później się sprawdzi, kim oni są. Ja oczekuję pani komentarza z mojej strony. Tak, tak, bo tutaj mamy poważne, panie ministrze, mamy poważne jednak stwierdzenie wiceszefowej Bundestagu. Polityk naszego zachodniego sąsiada mówi wprost, że nie powinno się zawracać migrantów z polsko-białoruskiej granicy. To jest jednak bardzo poważna krytyka polskiego rządu, polskich władz, no i przede wszystkim naszych służb, które pilnują polskich granic. A także przypomnę, przepraszam, zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, bo to jest ważne. Nie wiem, w jakim kontekście pani minister niemiecka mówiła, wypowiadała te słowa, ale... Ja już zacytuję. To nie jest zgodne z prawem europejskim i naszymi wartościami, powiedziała w poniedziałek pani Eckart. Ja myślę, że nie rozumiem sytuacji. Można tak to powiedzieć. Naszymi wartościami jest bezpieczeństwo obywateli. To jest podstawowym zadaniem jednocześnie. I troska o spokój, ład i poczucie stabilności i politykę rozwoju, podnoszenie poziomu życia w Europie. Współpraca, solidarność, prawda? Biorąc pod uwagę, że korzeniami naszymi jest system wartości chrześcijańskiej i te trzy fundamenty. Prawo rzymskie, filozofia grecka i religia chrześcijańska, chrześcijaństwo w ogóle fundamentem cywilizacji europejskiej i tym samym Unii Europejskiej. Moim zdaniem Polska, władze państwowe Polski idą w bardzo dobrym kierunku. Z czego bezpieczeństwa obywateli w porozumieniu z takimi państwami jak nasi sąsiedzi Litwa czy Łotwa, podobnej sytuacji będący, nawet jeszcze w trudniejszej. Budowanie zasieków czy muru jest standardem w całej Europie podejmowanym. Żeby przypomnieć, w 2015 roku granicę węgierską, południowe granice węgierskie, czy euroatlantyckiej sytuacji, żeby przypomnieć granicę amerykańsko-meksykańską. Także tutaj nic nowego nie wnosimy, tylko stosujemy standardowe sytuację. Tym bardziej, że jak informują także media, do Kaliningradu, do Królewca zaczynają być organizowanie samolotów z Bliskiego Wschodu czy innych części świata, żeby ściągnąć tych migrantów, którzy mają siłą przekraczać granicę rosyjsko-polską, żeby co? Żeby uciekać do pięknego kraju. Nie, żeby robić awanturę, tak jak na granicy polsko-białoruskiej. Więc tutaj zdecydowane działanie władz państwowych polskich jest jak najbardziej wskazane, tylko należy popierać. Opozycja robi z tego awanturę, no bo co ona potrafi innego? Niech mi pani wskaże jakiś jeden poważny program, który opozycja ogłosiła dla dobra obywateli. Nie ma czegoś takiego. No jest recenzentem działań rządu, panie marszałku. No ale ten recenzja to nie tylko awanturnictwo, ale to jednak zdroworozsądkowe podejście. Jeżeli się recenzent nie zgadza z jakimś działaniem, to nie wskaże lepszą receptę. Na została nam minuta do końca rozmowy, a chciałam zapytać o stosunek polskiego rządu do Ukrainy. Czy się zmieni, czy ograniczymy tę pomoc, czy wręcz przeciwnie, w dalszym ciągu będziemy pomagać jak do tej pory? Ja uważam, że powinniśmy wspierać Ukrainę, dlatego że Ukraina broni cywilizacji europejskiej przed hordami imperialnymi Putina. Wiemy od ponad 300 lat, od Piotra I, co to znaczy dla Polski i dla Europy. Powinniśmy może mocniej domagać się wsparcia ze strony Unii Europejskiej i wolnego świata dla Polski, żebyśmy tych uchodźców mogli utrzymać i nimi zaopiekować. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był pan Marek Kuchciński, szef Kancelarii Premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Tu Polskie Radio 24. Minęła godzina 7.30. Czas na informacje dnia. Rafał Boguta. Bezpieczeństwo energetyczne oraz wojna na Ukrainie to najważniejsze tematy dzisiejszego wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy na szczycie klimatycznym ONZ w Egipcie. Rozpocznie się ono kilka minut przed godziną 10:00. Transmisja w Polskim Radiu 24. Zapowiadając swoje wystąpienie, Andrzej Duda podkreślał, że rosyjska agresja spowodowała znaczny wzrost cen energii i wywróciła walkę ze zmianami klimatycznymi. Dzisiaj bombardowane są elektrownie na Ukrainie, dzisiaj bombardowane są węzły cieplne na Ukrainie. Po co? Po to, żeby wywołać kryzys, także i humanitarny, po to, żeby wywołać kolejną falę kryzysu uchodźczego z Ukrainy do Polski, do krajów Europy Zachodniej. To wszystko w oczywisty sposób są działania, które godzą w politykę klimatyczną i musimy tą trudną sytuację dzisiaj także w tej polityce klimatycznej uwzględniać. Prezydent Duda jest jednym ze 120 przywódców, którzy przylecieli na doroczną konferencję klimatyczną do egipskiego kurortu Sharm el-Sheikh. Dwutygodniowe obrady mają doprowadzić do nowego porozumienia na rzecz walki z globalnym ociepleniem. W Powidzu powstanie mobilna baza magazynowo-paliwowa dla amerykańskich sił powietrznych. Ta infrastruktura pozwoli szybko reagować i wspierać sojuszników w regionie, zapewnia szef MON Mariusz Błaszczak. Powidz stanowi kompleks wojskowy, który jest przygotowany na to, żeby wspierać polskie siły, siły natowskie na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Obecny w Powidzu ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński zwrócił uwagę na szybko rozwijającą się współpracę w sprawach bezpieczeństwa. Jako przykład podał zakup przez Polskę śmigłowców Apache, czołgów Abrams, wyrzutni artylerii rakietowej HIMARS i samolotów bojowych F-36. Ukraina może być gotowa do negocjacji z Rosją pod kilkoma warunkami, powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. Wymienił 5 punktów. Przywrócenie integralności terytorialnej, poszanowanie karty ONZ, wypłacenie odszkodowań za wszelkie zniszczenia, ukaranie zbrodniarzy wojennych oraz gwarancja, że inwazja Rosji się nie powtórzy. Reuters przypomina, że jeden z doradców Wołodymyra Zełenskiego mówił wcześniej, że Ukraina jest gotowa do rozmów z przywódcą Rosji, ale nie z Władimirem Putinem. Korpus Ochrony Wyborów to dobry kierunek, mówił nasz poranny gość, szef kancelarii premiera Marek Kuchciński. Przywołał wybory w 2015 roku, kiedy w poszczególnych województwach dochodziło do dużej różnicy nieważnych głosów. Prezes Jarosław Kaczyński o tym mówi bardzo zasadniczo. Ja uważam, że to jest jeden z podstawowych fundamentów demokracji, przypilnować wyborów. A cała rozmowa z Markiem Kuchcińskim jest do odsłuchania na naszej stronie internetowej. Dziś prawie w całym kraju pogodnie, tylko na krańcach północnych chmury i słaby deszcz. Najchłodniej na Suwalszczyźnie 10 stopni, w centrum termometry pokażą około 13, a najcieplej będzie na Dolnym Śląsku 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, tylko na wybrzeżu dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. A teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk. Caroline Garcia wygrała turniej WTA Finals rozgrywany w Fort Worth w Stanach Zjednoczonych. Francuska w finale pokonała 7-6 i 6-4 Białorusinkę Arynę Sabalenkę, która w półfinale wyeliminowała Igę Świątek. Rosjanka Weronika Kudermietowa i Belgijka Elis Mertens wygrały deblowy turniej. W finale pokonały 6-2, 4-6 i 11-9 uznawane za faworytki Czeszki Barborę Krejcikową i Katerinę Siniakową. Polska pokonała w Podgorice Hiszpanię 22-21 w drugim występie w Mistrzostwach Europy Piłkarek Ręcznych, które są organizowane przez Czarnogórę, Macedonię Północną i Słowenię. Najlepszą zawodniczką spotkania wybrano Monikę Kobyli, która rzuciła 5 goli. Co ja mogę powiedzieć po tym meczu, to to, że jestem po prostu mega dumna z tej drużyny i naprawdę walczyłyśmy. Nie wszystko szło po naszej pomyśli, ale w tym meczu to był ciężki mecz. Myślę, że i my, i Hiszpanki męczyłyśmy się bardzo w ataku. Kosztowało nas to wiele sił i tak naprawdę myślę, że wygrałyśmy sercem. Następny mecz w środę z Czarnogórą. Norweskie Bodø Glimt będzie rywalem Lecha Poznań w barażu o awans do 1/8 finału piłkarskiej Ligi Konferencji Europy. Losowanie tej fazy rozgrywek odbyło się w szwajcarskim Lyonie. Pierwszy mecz rozegrany zostanie w Norwegii 16 lutego, a rewanż tydzień później w stolicy Wielkopolski. Szansę kolejorza ocenia były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel. Osobiście za bardzo nie cenię futbolu norweskiego. Dlatego sądzę, że Lech jest w
stanie ten dwumecz wygrać. Oczywiście Lech musi zagrać tak, jak zagrał w ostatnim meczu. Z przyjemnością oglądało się ten mecz i z radością widziało się, jak Lech punktował. Jeśli ten poziom gry utrzyma, to nie powinien mieć żadnych problemów z Bodowiem. W Lidze Europy w barażu o 1/8 finału najciekawiej będzie w rywalizacji Barcelony Roberta Lewandowskiego z Manchesterem United, a w Lidze Mistrzów na pewno w spotkaniach 1/8 finału w meczach Bayernu Monachium z PSG i Liverpoolu z Realem Madryt. Królewscy zaliczyli tymczasem wyjazdową wpadkę z Rayo Vallecano we wczorajszym meczu 13. kolejki La Liga. W tabeli prowadzi Barcelona z przewagą 2 punktów nad Realem oraz 10 nad Atletico Madryt i Betisem. Dziś początek 14. kolejki Primera Division to ostatnia seria gier przed Mistrzostwami Świata w Katarze. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. W Polskim Radiu 24 w porannym programie czas teraz na ciąg dalszy politycznych komentarzy. Jest godzina 7:36. 24 pytania. Rozmowa poranka. A naszym kolejnym gościem jest pan Jacek Sariusz-Wolski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Panie pośle, Polska krytykuje plan zmiany ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Przypomnijmy, każdy miałby mieć 2 głosy, czynne prawo wyborcze od 16 roku życia. Jakie jest prawdopodobieństwo przeforsowania tych zmian? I czy rzeczywiście one będą procedowane tak, żeby to prawo weszło przed wyborami najbliższymi? Ja nie sądzę, żeby się to udało, natomiast presja jest duża. Chcę podkreślić, że dotąd zasadą traktatową było to, że w ramach ogólnych unijnych każdy kraj decydował, jak przebiegają wybory europejskie. Tutaj się wprowadza nową, która ma klarownie polityczne intencje. Jeśli chodzi o wcześniejszy wiek, czyli 16 lat, no to klarownie gra na korzyść lewej strony. No i te 2 głosy, o których pani redaktor chciała powiedzieć, no to oznacza, za tym się kryje to, że ma być lista ogólnoeuropejska. Lista ogólnoeuropejska by faworyzowała największe kraje, bo one ponad to, co już dzisiaj w traktatach jest im przyznane, miałyby mieć siłą faktów, że te najbardziej duże kraje są najbardziej ludne, mają najwięcej głosów, miałaby więcej reprezentantów w Parlamencie Europejskim. Także generalnie biorąc, są to propozycje na korzyść lewej strony sceny politycznej i na korzyść dużych krajów. One w ogóle idą w poprzek, czy są sprzeczne z tym, co dzisiaj jest w traktatach, chociaż autorzy tej propozycji nie chcą tego przyznać i prawdopodobnie będą blokowane przez kraje członkowskie w fazie ewentualnych negocjacji dotyczących zmiany traktatu, gdyby do nich miało dojść. Panie pośle, wiceprzewodnicząca Bundestagu krytykuje zawracanie imigrantów na polsko-białoruskiej granicy. Pani Katrin Göring-Eckardt powiedziała, że to nie jest zgodne z prawem europejskim i naszymi wartościami. To jest cytat. Czy kolejna próba wymuszenia wpuszczenia nielegalnych migrantów? Mamy sytuację w Kaliningradzie, w obwodzie królewieckim powstaje zapora, powstała już zapora, bo wiadomo, że będą wzmożone loty do Kaliningradu z Afryki, z Bliskiego Wschodu. Czy rzeczywiście Unia może na nas wymusić otwarcie granic, czy też Polska się powstrzyma od tego? No. Jeżeli trzymać się litery prawa, to nie może. Natomiast może nas nękać, tak jak nas nękała wtedy, kiedy sytuacja na granicy z Białorusią była bardzo, bardzo napięta. No to są znane nam tutaj z parlamentu te lewicowe domagania się, żeby raczej wpuszczać niż nie wpuszczać. Trzeba powiedzieć, że w prawie europejskim jest pewna sprzeczność. Z jednej strony ono nakazuje ochronę granic i dopuszczanie tylko do przekroczenia tej granicy w sposób w pełni zgodny z prawem, a z drugiej strony zabrania tak zwanych pushbacków, czyli jeżeli ktoś siłą, rozpędem przełamie i już się znajdzie po drugiej stronie, to nie wolno go zawrócić. No jest to absurd.
kraje bałtyckie i Polska stają tutaj na gruncie obrony granic europejskich. Natomiast pani wiceprzewodnicząca Budestagu się obudziła, bo odnosi się do Białorusi, gdzie problem w zasadzie jest rozwiązany poza pewnymi incydentami. Być może antycypując sytuację, jeśli chodzi o granicę z Okręgiem Królewieckim. No, generalnie biorąc, ja bym to określił jako wpisywanie się w tą ogólnoniemiecką metodę szykanowania i nękania Polski różnymi wymyślonymi i wyolbrzymionymi zarzutami. Dzisiaj są wybory w Stanach Zjednoczonych. Poznamy zwycięzców do kongresu. Media wyrokują, że sondaże wskazują na poparcie dla republikanów. Kilka dni temu rosyjski biznesmen związany z Putinem, Jewgenij Prigożyn, powiedział, że w poprzednich wyborach Rosjanie interweniowali. Prigożyn jest związany i jest właścicielem tak zwanej farmy troli. Czy jak silne wpływy troli są w Unii Europejskiej, panie pośle? I jakie mogą być skutki działalności tych troli właśnie w Polsce, jeżeli chodzi o sprawę KPO, jeżeli chodzi o granicę polsko-rosyjską i polsko-białoruską? Przy wyborach, które już się odbywały, stwierdziły to miarodajne instytucje i organy władzy, chociażby Francji, ale również Stanów Zjednoczonych i również Wielkiej Brytanii, że ingerencja ta internetowa, trollowa, wybory miała miejsce i że naruszała prawo. Wówczas było o tym głośno, teraz jest ciszej. Także Prigożyn się chwali swoimi, w cudzysłowie oczywiście, minionymi sukcesami. Co do meritum amerykańskiego, sądzę, że te strachy, że większość republikańska, która się wyłoni w kongresie, miałaby mieć negatywny wpływ na stanowisko Stanów wobec wojny Rosji przeciw Ukrainie. Sądzę, że to się nie potwierdzi. Kolejny problem, który widzimy na styku Polska-Unia Europejska, to jest kolejna groźba Komisji Europejskiej. Chodzi o kary za obniżone stawki VAT na nośniki energetyczne. Polska jest bombardowana zapowiedziami kar. Z kolei TSUE nie wyznaczyło terminu, w której skarga Polski ma zostać rozpoznana. Chodzi o redukcję zużycia gazu. Mamy nieustanny spór z Unią Europejską. Czy pana zdaniem, panie pośle, biorąc pod uwagę pana wieloletnie doświadczenie z instytucjami unijnymi, jest szansa na zbudowanie takiej koalicji europejskiej, żebyśmy się oparli Unii Europejskiej, czy też negocjacje tutaj prowadzone przez Polskę mogą coś zadziałać? Jestem pesymistą. Są dwa sposoby widzenia. Chodzi o tak zwaną praworządność, cokolwiek by to nie miało oznaczać. No i wtedy, jeżeli się przyzna, że to jest kompetencja Unii, a nie jest, no to można rozmawiać, chociaż doświadczenie empiryczne mówi, że każde ustępstwo rodziło kolejne żądania. Jeżeli przyjąć sposób widzenia, który ja rekomenduję, że to jest używanie siły prawnej, instytucjonalnej, żeby zwalczać rząd demokratycznie wybrany w Polsce, no to wtedy materia, czy praworządność, czy edukacja, czy cokolwiek nie ma żadnego znaczenia. Generalnie biorąc, jestem pesymistą. Wydaje mi się, że trzeba rozumieć, że instancje Unii Europejskiej, takie jakie one nimi są dzisiaj, nie Unia jako taka, są po prostu w trakcie prowadzenia wojny hybrydowej przeciwko Polsce. Notabene jest to strzelenie w plecy kraju frontowego i wszystkie chwyty są dozwolone. A odpowiedź dlaczego? Ponieważ mogą. I odpowiedzią powinna być kontrofensywa,
Ale jaka, panie pośle, dlatego właśnie chciałam dopytać, jaka kontrofensywa, co my możemy zrobić w tej chwili? Prezydent twardo mówi, cytat z tygodnika sieci, najnowszego tygodnika w sieci, gdzie się ukazała rozmowa z panem prezydentem. Już żadnych odpowiedzi na sugestie z tamtej strony nie będę realizował. Nie wierzę w to, że dalsze wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom Brukseli przyniesie jakikolwiek skutek, jakiekolwiek rezultaty. Nie wchodziliśmy do Unii, w której będą nam narzucane obce wzorce. Nie takiej Unii chcemy. Na taką Unię umawialiśmy się. I co jeszcze ważne, ja się do Brukseli nie wpraszałem. To pani von der Leyen do mnie dzwoniła z prośbą, bym przyjechał i przedstawił naszą propozycję w sprawie Sądu Najwyższego. To była jej inicjatywa i wtedy nie miała uwag. Twarde stanowisko prezydenta. Rząd jeszcze rozmawia, ale również usztywniło się stanowisko rządu. Co powinniśmy zrobić, pana zdaniem? Po pierwsze, pan prezydent mówi nie mniej więcej, że żałuje swojej dobrej wiary i ustępstw, w które uwierzył. I pan prezydent ma rację. Nie można wierzyć Unii, panie pośle? Nie można wierzyć Unii. Są dwie metody. Można albo uczyć się na cudzych błędach. My postanowiliśmy się uczyć na własnych. Popełniliśmy błędy, nadto wierząc, myśląc, że to klub dżentelmenów, a to jest gniazdo os. I płacimy za to cenę. Można podjąć 7 działań, które proponuję. Po pierwsze, zaskarżyć Komisję Europejską za blokadę KPO do TSUE, niezależnie od tego, czy są szanse, a raczej nie, ale jak gdyby przejść do o niewypłacanie KPO do TSUE. Po drugie, można pożyczyć, ale tylko tyle, ile naprawdę potrzebujemy, a nie na te zielone cele, gdzie indziej, co w tej chwili według Bloomberga już się dzieje. Polska szuka innych źródeł finansowania. To są wealth funds, to są obligacje w walutach obcych. To są najnowsze dane. Po trzecie, można opuścić fundusz odbudowy. Nie będę wchodził w szczegóły. Mówiłem o tym wywiadzie dla w sieci. Można zablokować kluczową dla Fit for 55 dyrektywę podatkową. To jest czwarte. Po piąte, można zawetować 3 podatki nowe proponowane, które właśnie co w minioną środę przeszły w parlamencie. Za chwilę trafią na forum w komisji parlamentarnej. W listopadzie będą w parlamencie, a zaraz potem w Radzie. Podatki, gdzie przysługuje nam bezwarunkowe weto, znaczy oczywiste, niekwestionowalne weto, a które mają służyć mniej więcej spłacaniu funduszu odbudowy łamane przez KPO, z którego i tak nie korzystamy, bo nas zablokowano. Także możemy ten mechanizm z 3 wetami zablokować. Możemy porzucić, to jest najtrudniejsze, ETS, ale w każdym razie są możliwe działania w tej materii, przynajmniej zawiesić, co zresztą jest pozycją polskiego rządu. I po siódme, wzmocnić mandat demokratyczny dla tych wszystkich działań kontrofensywnych w postaci zrozumienia referendum, gdzie zadamy społeczeństwu pytanie, czy godzą się na to, ażeby doświadczać inflacji i kryzysu energetycznego prowadząc tą niezmienioną, nadambitną, i to jest łagodne określenie, politykę klimatyczną i ETS-ową. I tutaj musimy... I te wszystkie działania na pewno wywrą wpływ na drugą stronę, ponieważ one dotykają sedna sporu. I tutaj musimy zakończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa. Moim gościem był pan Jacek Sariusz-Wolski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Dom to dla mnie bezpieczeństwo, ciepło, rodzina. To moje schronienie. Jest pandemia, ale mój lekarz jest blisko, nie boję się. Myślę o syryjskich matkach i dzieciach stłoczonych w obozach bez leków i pomocy. Straciły wszystko, domy, szkołę, przyszłość. Teraz koronawirus zagraża ich życiu. Polska misja medyczna pomaga ratować dzieci w Syrii. Wejdź na pmm.org.pl i dołącz do nas. Agata Kulesza. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
Tu Łukasz Orbitowski. A tu Piotr Gaciek. Jest nas dwóch, bo tylu potrzeba, by powstała audycja Posłowie. Rozmawiamy o książkach ciekawych, dobrych, a przynajmniej o tych, które lubimy. A czasami nawet o tych, o których inni rozmawiają. W środę w Polskim Radiu 24, zawsze po 22. Tak jest. Czytajcie. Autopromocja. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A teraz czas na komentarz naukowca. Państwa i moim gościem jest pan profesor Arkadiusz Jabłoński, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie doktor, kłaniam się państwu. Poranek przynosi nam nowy sondaż. Wirtualna Polska publikuje badania, z których wynika, że PiS nie zdobędzie większości parlamentarnej. Oczywiście prowadzi, natomiast chodzi o to, że wzliczając mandaty, no to jednak nie będzie większości. Czy te spublikowanie tych sondaży ma sens w obliczu sytuacji, w której w tej chwili jesteśmy? Jak pan uważa, czy rzeczywiście są one miarodajne? Tak, po pierwsze, że no, sondaże, wiadomo, na rok przed wyborami wszystko się jeszcze może tak zmienić, że obecna układanka polityczna wcale nie będzie, nie musi być trwała. Po drugie, widzimy jednak pewien trend. Ten trend jest taki, że Prawo i Sprawiedliwość wygrywa, natomiast ma trudność ze zdobyciem bezwzględnej większości. To już w mniejszym czy większym stopniu to albo było na granicy, prawda, tej bezwzględnej większości, albo poniżej tej bezwzględnej większości. To też jest pewien trend, no i z tego sobie muszą rządzący zdawać sprawę. No natomiast wiadomo też, że to liczenie teraz opozycji, no troszeczkę się odbywa na zasadzie sumowania, prawda, głosów zdobytych przez opozycję, no i przeliczeniu tego na jakieś mandaty. Natomiast no wiadomo, że w tak zwanych rozmowach koalicyjnych po wyborach, bo już kiedyś chyba ustaliliśmy, ja się do tego trzymał, że raczej do jakiejś wielkiej koalicji wspólnej listy na opozycji nie dojdzie, no to w rozmowach koalicyjnych po wyborach jest jeszcze, to może być różnie i te różnice interesów i własne ambicje poszczególnych partii politycznych mogą powodować, że będzie trudno im także uzyskać bezwzględną większość i stworzyć rząd, mimo że matematycznie byłoby to możliwe. Sondaż ukazał się w Rzeczpospolitej, przeprowadziła go pracownia IBRIS, a Wirtualna Polska, o której wspomniałam, omówiła ten sondaż. To gwoli wyjaśnienia, gdzie się dokładnie, gdzie jest źródło tego sondażu. Jeżeli chodzi o sprawy europejskie, to dużo one budzą emocji. Cały czas na ten temat rozmawiamy. Szef Kancelarii Premiera, pan minister Marek Kuchciński mówił o prowadzonych rozmowach. Prezydent mówi stop. Jacek Sariusz-Wolski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, powiedział, jakie mogą być drogi dojścia do tego, żeby wywalczyć z Unią konkretne ustępstwa. Dla Polski oczywiście. Nie chodzi o ustępstwa Polski, tylko żeby Unia się trochę posunęła lub też żebyśmy wręcz wygrali tę batalię. Czy jest szansa w ogóle na wygranie batalii z Komisją Europejską, z Unią Europejską, pana zdaniem? Jeżeli tak wytrawni politycy jak pan Jacek Sariusz-Wolski, jak pan prezydent Andrzej Duda, sami nie do końca są w stanie teraz jakoś jednoznacznie odpowiedzieć na podobne pytanie i raczej zachowują daleko idący sceptycyzm, to cóż, ja jako skromny komentator mogę więcej powiedzieć. Jest to gra, którą od dłuższego czasu prowadzi z nami Unia Europejska czy instytucje unijne. W tej grze wydaje się, że no, osiągamy zdecydowanie mniej niż byśmy się spodziewali. Pytanie jest, czy to jest wina taktyki czy uporu tamtej strony. Wydaje mi się, że tutaj ze strony polskiej mamy
wiele właściwych, taktycznych zagrań. Wydaje mi się, że nawet to takie orkiestrowanie pozycji rządzących na tych jastrzębi i tych bardziej, prawda, no, gołębi, którzy próbują pokojowo podchodzić do sprawy i szukać jakichś możliwości dogadania się, jest właściwe. To jest moim zdaniem słuszna taktyka, nie zamykająca droga, no ale wskazująca także na to, że te ośrodki, na przykład ośrodek prezydencki, który był bardzo taki pronegocjacyjny, stracił już także nadzieję i to może być przy tych, co jeszcze możliwościach, na które zwrócił uwagę pan Jacek Sariusz-Wolski, takiego działania, które byłoby skierowane, no, może nie przeciwko Unii, no ale właśnie w obronie naszego interesu, no to jest jakiś no, promyk nadziei, że tam zdrowy rozsądek wreszcie wygra z jakąś formą takiego wymuszenia na Polsce zachowań zgodnych z ambicjami mainstreamu. Panie profesorze, a co pokazują badania? Dlatego, że z jednej strony badania pokazują, że Polacy chcą być w Unii, a z drugiej strony coraz bardziej mamy jednak dane, że Polacy nie chcą Unii, być w Unii na unijnych warunkach. Jak pan to ocenia? No, Polacy, wydaje mi się, że teraz ten eurosceptycyzm bierze się z tego, nawet nie z tego, że oni widzą jakiś rodzaj dyktatu, jaki jest kierowany wobec Polski, ale widzą pewien rodzaj niesprawiedliwości, jakby całkowicie błędnych ocen tego, co robi się w Polsce. Na przykład to oskarżenie o brak praworządności, no myślę, że już żaden z rozsądnych Polaków nie bierze tego na poważnie, widząc, jak bardzo łamią reguły tak zwanej praworządności, w ogóle funkcjonowania w Unii Europejskiej poszczególne państwa, no to oskarżanie o to Polski no jest nikczemnością co najmniej. I tutaj Polacy sobie z tego zdają sprawę. Ci, którzy powtarzają, że praworządność, to bardzo często wiedzą, o czym mówią. Chodzi o rodzaj nacisku politycznego, wiedzą, że to jest oręż. Chociaż, co warto podkreślić, nigdzie w traktatach nie jest praworządność zapisana. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog z Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo.
dwie strony. Witam Państwa ponownie, Dorota Konia, a w naszej politycznej debacie Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, pani redaktor. Witam pana posła, witam państwa. I pan Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry państwu. I zaczynamy od informacji, która jest dla Polski dość zaskakująca. Mianowicie wiceprzewodnicząca Bundestagu, pani Katrin Göring-Eckardt, skrytykowała zawracanie migrantów na polsko-białoruskiej granicy. To nie jest zgodne z prawem europejskim, naszymi wartościami. Co powinna Polska zrobić w takiej sytuacji? Pani poseł Anna Kwiecień, a później pan poseł Paszyk. A moim zdaniem przede wszystkim trzeba zignorować taką wypowiedź, bo ewidentnie ta wypowiedź jest po prostu nieodpowiedzialna i pokazuje, że ta pani nie wie, czym jest strefa Schengen i jakie zadania mają między innymi państwa takie jak Polska, które, na których terenie przebiega granica całej strefy Schengen. My mamy po prostu obowiązki w stosunku do i zarówno do swoich obywateli, do obywateli polskich, jak i do obywateli, którzy mieszkają właśnie w państwach unijnych. I my wywiązujemy się z naszych obowiązków znakomicie. Wbrew niestety nieodpowiedzialnym politykom, takim jak Angela Merkel, która de facto złamała przepisy dotyczące strefy Schengen i mam nadzieję, że kiedyś odpowie przed Trybunałem za to, co zrobiła Europie i co zrobiła Niemcom. Do Niemców to kiedyś dotrze i do wielu już zaczyna docierać, że jej zaproszenie do Unii bezmyślne, bezrefleksyjne, które doprowadziło do wielu nieszczęść na terenie Europy. Dzisiaj Niemcy chyba chcą zafundować innym państwom po to, żeby zejść z ostrza krytyki własnego narodu, który pokazuje między innymi Polskę jako przykład, gdzie w Polsce państwo zachowuje się odpowiedzialnie, chroni własnych obywateli. Mam tu na myśli choćby sytuację, która się zrodziła w ubiegłym roku na granicy polsko-białoruskiej. I kiedy wbrew totalnej krytyki zarówno Unii Europejskiej, bo wtedy też słowa krytyczne się pojawiały, jak i poszczególnych polityków ze strony opozycji, nie mówię tutaj wszystkich, ale część polityków zachowywała się skrajnie nieodpowiedzialnie, Polska zahamowała tą próbę nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy, a przypomnę, że chwilę po tym rozpoczęła się wojna. Zarówno państwa natowskie, NATO wyraziło opinię, że ten atak, który był w ubiegłym roku, był ewidentnie preludium do wojny, która dzisiaj toczy się na granicy, która toczy się dzisiaj na Ukrainie. To miało zdestabilizować Polskę, miało spowodować, że Polska nie będzie miała ani środków, ani możliwości pomocy Ukrainie. Dzisiaj próba jest, docierają do nas informacje, służby informują, że próba jest dzisiaj odtworzenia tego scenariusza poprzez Kaliningrad. Mają lądować samoloty z państw Bliskiego Wschodu, z Azji i najprawdopodobniej będzie ponownie próba nielegalnego przekroczenia granicy polskiej. Panie pośle, czy to nie jest, pytam teraz pana posła Paszyka, czy to nie jest zbytnia ingerencja w polskie sprawy, pana zdaniem? Pani redaktor, przede wszystkim ta wypowiedź, którą pani zacytowała, ważnego polityka niemieckiego, jest dla mnie powodem do wielkiego zmartwienia, ponieważ potwierdza psujące się relacje polsko-niemieckie, niestety dla mnie z niezrozumiałych zupełnie względów, Niemcy stały się już od roku czy dwóch takim narzędziem
w rękach Prawa i Sprawiedliwości. Ale przepraszam, panie pośle, tutaj muszę przerwać. Panie pośle, to nie jest wypowiedź polityka Prawa i Sprawiedliwości, to jest wypowiedź pani bardzo ważnego polityka, wiceprzewodniczącej Bundestagu. Pani Göring-Eckardt mówi, że zawracanie migrantów z granicy nie jest zgodne z europejskimi naszymi wartościami. Tutaj nie ma Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj jest wypowiedź pani wiceprzewodniczącej Bundestagu, a granica, tylko przypomnę, polsko-białoruska, rosyjska, polsko-ukraińska, to jest zewnętrzna granica Unii Europejskiej. Pani redaktor, ale z całym szacunkiem, pani poseł mogła mówić przez kilka minut. Ja już takiej możliwości nie mam. Ale proszę bardzo, tylko chciałam tutaj zareagować. Pan mówi o Prawie i Sprawiedliwości. Ja przytaczam wypowiedź wiceszefowej Bundestagu. Nie ma tutaj nigdzie PiSu. Będzie w następnym pytaniu. Może być pan spokojny. Pani redaktor, no dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Kto sieje wiatr, zbiera burzę w dyplomacji. Będę obstawał przy swoim, jeśli ze strony polskich ważnych polityków od 2 lat są ostre ataki na polityków niemieckich, na decyzje, też suwerenne decyzje Niemiec w różnych kwestiach, Niektóre były bardzo złe i to one zasługują na krytykowanie, ale my mamy taką systemową niechęć do Niemców w wykonaniu polityków PiSu, to niestety będą pojawiać się reakcje. Ja nawet analizując wypowiedź pani poseł, długą, nieprzerywaną przez panią redaktor, swobodną wypowiedź pani poseł Kwiecień, ja tam znacznie więcej krytyki słyszałem w stronę państwa niemieckiego niż prawdziwego sprawcy tych wszystkich zjawisk, o których mówimy na granicy wschodniej i na wschodzie, a więc Rosji. To jest coś, co budzi moją krytykę. Stare porzekadło, które wszyscy dobrze znamy, mówią, że z sąsiadami, czy ich bardzo lubimy, czy średnio lubimy, ale powinniśmy żyć dobrze. My tą zasadę w stosunku do Niemiec łamiemy. To są moje krytyczne refleksje, że wykorzystywane są Niemcy przez Prawo i Sprawiedliwość do robienia wewnętrznej, krajowej polityki, szukania kolejnego sposobu do tego, żeby te spadające sondaże w jakiś sposób lewarować, i to nie robi nam dobrze, a te efekty są najlepszym przykładem. Dzisiaj wróg jest jeden, pani poseł, szanowna pani redaktor i szanowni państwo, wróg jest dzisiaj jeden, ten wróg jest na Kremlu, a nie w Berlinie, w Paryżu czy w innych stolicach europejskich. A my czasami, nawet mówię wsłuchując się w wypowiedź przed chwilą pani poseł Kwiecień, czasami mam takie wrażenie, że my tego wroga na siłę próbujemy szukać w Berlinie. Ja bym na miejscu Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj naprawdę pomyślał o poprawieniu relacji ze stolicami, kluczowymi stolicami europejskimi, bo naprawdę potrzeba solidarności europejskiej i sprzymierzenia się przeciwko temu wrogowi, który jest na wschodzie. Prezydent Andrzej Duda mówi, już nie będzie żadnych ustępstw z mojej strony. To pani Ursula von der Leyen chciała rozmowy, a nie ja. To nie ja zabiegałem o rozmowę. To też pokazuje, że Unia Europejska chce wyznaczać nam kierunki. Co mamy robić i dyscyplinuje nas, co mówią wprost komentatorzy, że Unia Europejska chce dyscyplinować Polskę. A Unia Europejska, mają na myśli hegemonów, czyli Niemcy i Francję. Kolejny temat. Sprawa wyborów. Prezes Jarosław Kaczyński mówi o wyborach, o przypilnowaniu wyborów. Pan sekretarz generalny PiSu Krzysztof Sobolewski mówi o tworzeniu Korpusu Ochrony Wyborów. A Marek Kuchciński, szef Kancelarii Premiera, kilkanaście minut na antenie Polskiego Radia 24, powiedział, że jest to prawo demokracji, przypilnowanie uczciwych wyborów. Pan poseł Paszyk, czy rzeczywiście grozi nam fałszerstwo, tak jak podejrzewano w 2014 roku, kiedy na Mazowszu w jednym okręgu było 20% głosów nieważnych na korzyść Polskiego Stronnictwa Ludowego, a granicy kilkanaście kilometrów dalej było 4% głosów nieważnych? Tak, i przypomnijmy, jak pani redaktor wspomina 2014 rok, co wtedy zrobiło Prawo i Sprawiedliwość. Ono szybko pobiegło do Brukseli i tam w Parlamencie Europejskim biło na alarm, jak to w Polsce
demokracja zła, ma się źle, donosiło na Polskę, a potem wszystkim z tego innym czyniło zarzut. Ale przechodząc do pytania... Panie pośle, PiS donosi, a opozycja informuje. To jest ta różnica w tej retoryce. A tak, ale daję przykład, że to wtedy był pierwszy przykład właśnie takiego klasycznego donosicielstwa w Brukseli na Polskę, w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości, tam nawet prezydent Duda aktywny udział brał. Ale przechodząc do pani pytania i wypowiedzi polityków PiSu, one są, pani redaktor, naprawdę najdelikatniej rzecz nazywając, zdumiewające, bo przecież... To jest jakaś obsesja. Tak, ale pani poseł, za momencik pani będzie mogła mówić, teraz pan poseł Paszyk. Bardzo dziękuję, pani redaktor, za dopilnowanie ładu naszej dyskusji. Patrząc dzisiaj realnie na to, co mamy w Polsce, w rękach Prawa i Sprawiedliwości za sprawą Zbigniewa Ziobro jest cała siatka prokuratury w naszym kraju. W rękach Prawa i Sprawiedliwości są w większości dzisiaj służby specjalne. W rękach Prawa i Sprawiedliwości jest policja, jest wojsko. Na litość boską. Prawo i Sprawiedliwość w 150% dzisiaj odpowiada i ma wpływ na ład naszej przestrzeni społeczno-politycznej. I gdzie tam dzisiaj te obawy, skąd one mają wynikać, że teraz, nie wiem, opozycja, która nie ma wpływu na żadne służby, rzekomo ma jakiś niecny plan. Ja, pani redaktor, kończąc, bo tu naprawdę nie ma co tracić czasu na ten temat. Ja parę razy w swoim życiu miałem okazję pracować w obwodowej komisji wyborczej. Tam naprawdę jest kilkanaście osób, które nawzajem sobie patrzą na ręce. Tam nie ma możliwości wziąć jakąś kartę do głosowania i coś z nią zrobić. Naprawdę o tych fałszerstwach może mówić prezes Kaczyński i inni politycy PiS-u, którzy z całym szacunkiem nie pracowali nigdy w obwodowych komisjach wyborczych. I nie wiedzą, jak to robić. Mało tego, w naszych uregulowaniach dotyczących wyboru jest coś takiego jak mąż zaufania. Każdy komitet wyborczy może wysłać męża zaufania, czy grupę nawet tych mężów zaufania, którzy przyjdą i będą od pierwszej sekundy do ostatniej sekundy procesu liczenia głosów przyglądali się temu. Więc naprawdę ja dzisiaj absolutnie nie rozumiem tego, to jest jakaś próba kolejnego frontu walki, zorganizowania kolejnego frontu walki polsko-polskiej zupełnie bez przyczyny, bezzasadnie. Pani poseł, czy rzeczywiście potrzebny jest korpus obrony wyborów, ochrony wyborów, czy konieczne jest przypilnowanie, pomimo tego, jak mówi pan poseł, że rządząca partia nadzoruje służby, nadzoruje różnego rodzaju polskie instytucje? Tak, absolutnie ten korpus ochrony wyborów jest konieczny, wręcz bym powiedziała. Natomiast wracając do roku 2014, to nawet nie było kilkanaście kilometrów. To były na jednej wsi, która należała do innego obwodu wyborczego, było 4-procentowe, na przykład 4% nieważnych głosów, a wieś dalej, która należała do innego, była 20. No, nikt rozsądny nie uwierzy, że w jednej wsi to mieszkają ludzie, którzy nie wiedzą, jak głosować, a w drugiej potrafią. Więc tego rodzaju cuda nad urną, jakie się odbyły w roku 2014 i jak pamiętamy wtedy, przez tydzień nie potrafiono podać wyników wyborów i do dnia dzisiejszego niektóre rzeczy są tak naprawdę niewyjaśnione. Nie mają prawa pojawić się w państwie demokratycznym kolejny raz. W związku z tym ja tylko przypomnę, że ogromny udział w organizowaniu wyborów mają samorządy. Może pan tego nie wie, ale w wielu samorządach rządzi PSL, rządzi Platforma Obywatelska. To nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, że tak powiem, tutaj ma jakiekolwiek przełożenie na organizację tych wyborów. W związku z tym te wybory muszą być bardzo transparentne. Moim zdaniem bardzo istotne jest, aby na przykład liczenie głosów nie odbywało się w ten sposób, że jedna osoba bierze część karty, drugą część, gdzieś siadają każdy w kącie i rozkłada i przypisuje kolejnym
komitetom wyborczym, tylko po prostu jest na głos odczytywane i pokazywane jest karta i głos, który został oddany. Transparentność wyborów jest niezwykle, transparentność wyborów jest niezwykle ważna, tym bardziej, tak, że zupełnie niedawno rosyjski biznesmen pan Jewgeni Prigożyn powiedział, że Rosja miała wpływ na wybory w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, jest to właściciel farmy troli, która działa bardzo agresywnie w internecie. My mamy również agresywne profile typu Sok z Buraka, które są bardzo agresywne i hejterskie. Czy pana zdaniem, pytam pana posła Paszyka, nie powinno się przeciwdziałać takim działaniom w internecie? A i tu dziękuję pani redaktor za takie właśnie zwrócenie uwagi, bo to nie jest już zadanie Korpusu Ochrony Wyborów, o czym w tej chwili pani powiedziała, a więc cyberbezpieczeństwo, a więc próby ingerowania poprzez różnego typu przedsięwzięcia, za którymi mogą stać służby zewnętrzne. To nie ma nic z liczeniem głosów wspólnego. Właśnie to jest wyzwanie dla silnego państwa, dla tych służb, o których dzisiaj mówiłem, które nie są w rękach PSL-u, nie są w rękach jakiejkolwiek innej partii politycznej, tylko są zarządzane przez polityków. Ale przepraszam, panie pośle, że przerwę, ale chciałam dopytać, czy pana zdaniem z jednej strony walka z internetowymi trollami, a z drugiej strony Korpus Ochrony Wyborów nie jest dobrym działaniem dla demokracji? Ja pamiętam, jak się stworzył ruch kontroli wyborów. Pamiętam rok 2014-15, zresztą sama brałam w tym udział. Wtedy rzeczywiście można było mówić o zagrożeniu demokracji. Czy pana zdaniem to nie jest działanie właśnie we wspólnym froncie? Jeszcze raz, pani redaktor, bardzo proszę o pozwolenie dokończenia wątku, bo czuję, że tu jestem nieco gorzej traktowany od nie jest pan pani poseł. Panie pośle, ma pan taki czas antenowy, tylko teraz bym prosiła o dyscyplinę, bo chciałam, żeby jeszcze pani poseł mogła dwa zdania powiedzieć. Ja mam czas antenowy, pani redaktor, tylko mówić swobodnie nie mogę, ale to jest dobre rozgraniczenie, które pani dokonała. Bo to, co pani poseł tu mówiła o tym, że jedna osoba bierze karty, ja pracując w obwodowej komisji wyborczej kilka ale ja razy też nie, pracowałam, niech pan nie opowiada, nie widziałem takiej posłowie, sytuacji, żeby ktokolwiek karty zabierał pojedynczo. Zawsze to są dwu, trzyosobowe zespoły, które liczą i jeden drugiemu patrzy na ręce. Natomiast jak najbardziej zgadzam się dzisiaj, potrzeba wzmożenia wysiłków. Nie bardzo to widzę, patrząc na działalność dzisiaj służb specjalnych i raczej tam szukania haków jedni na drugich przez polityków PiS-u, ale potrzeba dzisiaj wzmożonych wysiłków stworzenia właśnie tarczy cybernetycznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, które będzie chroniło właśnie wybory i całą kampanię wyborczą od ingerowania z zewnątrz. Patrząc po ujawnianiu tak zwanych maili Dworczyka, widzę, że z tym nie jest najlepiej. Nie wnikając w jego autentyczność. Panie pośle, chciałabym, żeby pani poseł jeszcze miała czas, a bardzo kończy nam się audycja, żeby była równowaga, pani poseł. Anna Kwiecień, minuta 20 sekund. Dla pana wiadomości, panie pośle, to po pierwsze nie ma pan takiej informacji, którzy posłowie zasiadali kiedyś, zanim zostali posłami w komisjach wyborczych. Ja pracowałam także i też mam swoje doświadczenia i swoje przemyślenia. Nie jest pan tutaj wyrocznią w tej sprawie. Natomiast oczywiście kwestia związana z niebezpieczeństwem, na jakie możemy się napotkać w związku z tym, że takie farmy troli funkcjonują, że na pewno Rosja próbuje ingerować i przenikać do systemów informatycznych wielu państw. Jest to zagrożenie, ale ja wierzę głęboko, że służby tu sobie poradzą i nie pozwolą na ingerencję informatyczną. Korpus jest konieczny, jest potrzebny. Uważam, że także jest potrzebny monitoring w sytuacji, kiedy zaczyna się liczenie głosów, tak żeby każda wątpliwość mogła być zweryfikowana, odtworzona. Więc mam nadzieję, że tutaj dojdzie do pewnych zmian i że te wybory, które są przed nami, będą bezpieczne. Ale pani redaktor, pani mi nie pozwoliła tak naprawdę odnieść się jeszcze do pierwszego tematu. Ja tylko powiem jedną rzecz, którą bardzo ważna jest w kwestii ochrony naszych granic, które bardzo silnie łączą się nawet z tym tematem. Szanowni państwo, słyszeliście państwa, pana posła. Tak naprawdę to nie jest istotne to, co powiedziałam, a powiedziałam, że Putin
w kilka miesięcy później zaatakował Ukrainę i że to było preludium do tej wojny. Co pan po prostu nie usłyszał albo zignorował. Tak, przepraszam, mamy pół minuty do końca rozmowy, pani poseł. Więc bardzo ważne. 90% jest też, krytyki Niemiec, jest 10% Rosji, ważne, tak to wyglądało. Jest bardzo ważne, drogi panie. No właśnie. Pani poseł, musimy kończyć. Przepraszam. Wpuścił, bo... Niemcy by kazali, pan by wpuścił. Bez nie, niczego. Żyjmy dobrze, sąsiadami. Moimi gośćmi byli tak pani poseł Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość, pan Krzysztof Pasyk, Prawo i Sprawiedliwość, Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo dziękuję państwu za udział. Pani poseł Anna Kwiecień, Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Debata poranka. Witam Państwa bardzo serdecznie i miło w ostatniej pół godziny naszego wspólnego poranka. Z nami już publicyści. Jacek Gliziniewicz, Gazeta Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Marek Wróbel, Fundacja Republikańska. Dzień dobry. Dzień dobry. I Michał Pieńkoś, Trybuna. Dzień dobry. Dzień dobry. Dla tych Państwa, którzy nas nie oglądają, powiem, że Jacek Gliziniewicz jest ubrany w koszulkę z orłem w koronie, starym orłem w koronie. I charakterystyczną dla klubów Gazety Polskiej. Dokładnie, z bardzo charakterystycznym orłem, bardzo charakterystyczną koroną w przededniu Dniu Niepodległości. Dzisiejsze media donoszą, między innymi Rzeczpospolita, że policja wydała zakaz noszenia broni nawet nie naładowanej w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, obawiając się nieprzyjemnych zdarzeń, uważa, że może nastąpić akty agresji. Czy słusznie panów zdaniem? Jacek Gliziniewicz. Czy może dojść, mówiąc wprost, do popularnych zadym na marszach niepodległości? W Krakowie, Warszawie, tak, Wrocławiu. Trudno powiedzieć, widocznie służby mają jakąś wiedzę i jakieś przesłanki do tego, żeby takie zakazy wydawać. Rzeczywiście sytuacja jest taka, bym powiedział, specyficzna w związku z wojną na Ukrainie i no, po prostu o prowokację jest bardzo łatwo. Rzeczywiście przez lata ostatnie jednak na tych wszystkich marszach, wydarzeniach z okazji 11 listopada było raczej spokojnie, więc ja myślę, że uczestnicy Marszu Niepodległości, ale też innych tych wieców patriotycznych w innych krajach, no są na tyle odpowiedzialni, żeby nie dać się sprowokować i pilnują po prostu jeden drugiego. Marek Wróbel, może dojść do prowokacji? No, prowokacje już bywały na Marszach Niepodległości, w ogóle na wszelkich obchodach z tej okazji, począwszy od niesławnej wizyty Antify w 2011 roku, ale one nie miały charakteru zbrojnego. No chyba, że uznać jakieś pałki czy coś takiego. Być może rzeczywiście służby mają sygnał o jakimś wzmożonym poziomie zagrożenia prowokacjami z użyciem broni. No, ostrożności nigdy dość, zwłaszcza, że mamy przecież nowy element, czyli wojnę na Ukrainie, mamy też nową nadchodzącą fazę wojny hybrydowej z Polską, więc tutaj no, nie słyszałem, żeby ktoś kiedyś na Marsz Niepodległości chodził z bronią, ale no, krótko mówiąc, ostrożność nic nie kosztuje w tym przypadku. I Michał Pieńkoś, dwa słowa komentarza na ten temat. Czy powinny być takie zakazy wydawane? Tak, znaczy w ogóle nie powinni obywatele polscy chodzić z bronią jakąkolwiek, gdziekolwiek. To powinno być ograniczone przy każdej okazji, szczególnie jeżeli chodzi o tego rodzaju spotkania masowe. No i szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że tam będą też środowiska nacjonalistyczno-prawicowe. No jak wszyscy wiemy, no nie słyną z tego, że to są zazwyczaj zgrupowania łagodnych baranków i policja oczywiście musi wziąć wszystkie możliwe scenariusze pod uwagę i być przygotowana, i muszą być przygotowani na potencjalną konfrontację. No ja tylko przypomnę, że lewicowe środowiska, zwłaszcza Antifa, również nie są łagodnymi barankami, o czym wspomniano wcześniej, jak się zachowywali, jak przyjechali do Polski. Pamiętamy, że wtedy były pacyfistyczne kastety. Dokładnie. Zmieniamy temat. Sprawa bardzo ważna, mianowicie wybory w Stanach Zjednoczonych. Wybory, które będą rzutowały i na sytuację na Ukrainie i w Europie. Prawie wszyscy analitycy mówią, że wygrana Republikanów jest niemal pewna. Ale zupełnie nieoczekiwanie Jewgenij Prigożyn, rosyjski biznesmen, właściciel farmy troli, powiedział, że
były uruchomione trole podczas ostatnich wyborów prezydenckich w USA. Czy uruchomienie takich troli może wpłynąć na wynik wyborczy teraz do Kongresu Stanów Zjednoczonych? Jacek Lisiniewicz. Szczerze powiedziawszy, trudne pytanie i nie do końca nie czuję się kompetentny, żeby na nie odpowiedzieć. Oczywiście te farmy troli odgrywają znaczenie i rzeczywiście internet staje się coraz silniejszym narzędziem politycznym. Mam wrażenie, że jednak te kampanie, w których odgrywały rolę trolle, boty i tak dalej, no były szczególnie istotne w momencie, kiedy tak naprawdę to raczkowało. Jeszcze parę lat temu to rzeczywiście złudzenie w internecie, że nie wiem, wszyscy są za jedną partią, a nienawidzą drugiej, było istotne, ale mam wrażenie, że przez ostatnią dekadę dużo na temat botów i ich użycia się dowiedzieliśmy. Dużo wiemy o tych algorytmach, o tej z jednej strony samowolce Facebooka, z drugiej strony samowolce Twittera i tak dalej, za dużo informacji. Już wiemy, że generalnie jesteśmy w tej sieci manipulowani, więc wydaje mi się, że ta jakby siła tego narzędzia będzie maleć. Więc zobaczymy. To jest oczywiście to, że powiedziała to ta, a nie inna osoba, ma też no po prostu wpłynąć na wynik wyborów, ale to już nie chodzi o to, że tam boty działają czy nie działają, ale chodzi o to, kto, żeby przykleić łatkę prorosyjskość jednemu czy drugiemu stronnictwu. Marek Kuchciński, szef Kancelarii Premiera, na antenie Polskiego Radia 24 kilkanaście minut temu powiedział, że pytany o działalność rosyjskich troli w Polsce powiedział, że polskie służby, zarówno MSWiA, jak i służby wojskowe skutecznie zwalczają tego typu działalność, ale czy rzeczywiście panów zdaniem można mieć pewność, że te trole nie uaktywnią się w trakcie najbliższych wyborów w Polsce? I już teraz, ponieważ no, dużo na to wskazuje, że Rosja jest zainteresowana destabilizacją sytuacji w naszej ojczyźnie. Marek Wróbel. No, Rosja w ogóle jest zainteresowana destabilizacją sytuacji chyba na całym świecie, na co wskazują jej najróżniejsze działania. No, trudno nazwać Rosję czynnikiem stabilizującym. Natomiast, no cóż, trolle, czy to w postaci botów, czy to w postaci jakichś anonimowych kont, a także osób występujących pod własnym nazwiskiem, bo przecież mamy też i w Polsce takich siewców dezinformacji, którzy rzeczywiście istnieją, ich nazwiska są znane. No cóż, oni wszyscy działają. Częściowo zapewne jest to wpływ pośredni lub bezpośredni Rosji. Natomiast no, nie spodziewałbym się, żeby to miało jakiś decydujący wpływ na wynik wyborów, bo Polacy jednak potrafią, co wskazują wyniki ostatnich wyborów, jednak potrafią oprzeć się tym falom paniki, falom destabilizacji. Zresztą one płyną nie tylko ze strony wschodniej. Mamy najróżniejsze naciski z wewnątrz, z zewnątrz. No to tak wygląda dzisiaj niestety debata i walka wyborcza. No, internet zmienił i media społecznościowe zmieniły tutaj bardzo wiele. No cóż, no to się staje standardem. Tak jak powiedział pan redaktor Liziniewicz, zaczynamy się tego uczyć. Wpływ tych, że tak powiem, niegodnych ośrodków prawdopodobnie będzie jakoś stabilizowany, ale niekoniecznie przez służby, ale przede wszystkim przez ocenę, możliwie realną ocenę własnej sytuacji obywateli. Więc tutaj jest taki bezpiecznik.
Czy rzeczywiście obywatele są w stanie przeciwdziałać dezinformacji w sieci? Czy nauczyliśmy się już na tyle, żeby rozpoznać boty, troli, ci, którzy są podawcami fake newsów? Marek Piękoś. Nie, wydaje mi się, że te farmy troli i boty nadal odgrywają istotną rolę w procesie politycznym, nadal są dużym zagrożeniem. No i to chociażby widzieliśmy na przykładzie ostatnich wyborów i jeszcze poprzednich w Stanach Zjednoczonych, gdzie rzeczywiście te farmy troli rosyjskie, nierosyjskie były aktywowane na olbrzymią skalę i miały wpływ na wybory tak duży, że do dzisiaj i zarówno CIA i FBI to badają. Są zarzuty, są listy gończe międzynarodowe za ludźmi, którzy byli odpowiedzialni za sterowanie tymi farmami troli. Także tutaj obawy są duże i one są jak najbardziej uzasadnione, że to może mieć wpływ. No, to jest też zresztą dosyć znamienne, że te farmy troli zazwyczaj aktywują się po stronie republikańskiej. I tutaj widziałbym też spore zagrożenie dla Polski, dla Polaków, gdyż faktycznie, jeżeli ta strona republikańska wygra najbliższe wybory, to kwestia pomocy Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy stanie pod znakiem zapytania i wielokrotnie o tym chociażby mówił korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie Marek Wołkuski, który przestrzegał przed tym, między innymi cytując Marjorie Taylor, bardzo prominentną polityczkę republikańską, która mówiła, że pod rządami republikanów Ukraina nie dostanie ani centa. Więc tutaj nie wątpliwie są tego rodzaju zagrożenia. One są bardzo istotne i miejmy nadzieję, że system bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych będzie w stanie jakoś tych swoich wyborców ochronić przed dezinformacją w sieci. Aczkolwiek jest to bardzo trudne, ponieważ te platformy, na których do tej dezinformacji dochodzi, czyli Facebook, Twitter, Instagram, no to są prywatne firmy, a z kolei możliwość kontrolowania tak zwanego kontentu i usuwania tych fake newsów jest niesamowicie czasochłodna i niesamowicie droga dla tych firm. W związku z tym one jakby też starają się przed tym ustrzegać, no nie chcąc sobie powiększać parokrotnie kosztów, zatrudniając setki tysięcy czy tysiące ludzi, którzy będą po prostu ten content przesiewać. Więc stoimy w obliczu zagrożenia. Internet cały czas pod względem jakości informacji jest słaby i jakby no nie ma tutaj łatwego rozwiązania niestety. Podczas ostatnich wyborów, jak już zostało w Stanach Zjednoczonych, jak już zostało zauważone, ogromną rolę odgrywały lewicowe media i również Facebook i Twitter się z tym nie krył. Jeżeli chodzi o to, co pan Michał Pieńkoś powiedział, bardzo ważną rzecz, jeżeli chodzi o pieniądze dla Ukrainy. Nieoczekiwanie. Nieoczekiwanie mówię dlatego, że do tej pory opozycja atakowała partię rządzącą. Nieoczekiwanie europosłowie Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej mówią jednym głosem, wzywając do rewizji budżetu Unii Europejskiej. Chodzi o pieniądze na pomoc dla Ukrainy. Czy to się uda? Jacek Lisiniewicz. Trudno powiedzieć znowu. Mam nadzieję, że się uda, bo... Ale Unia nie chce dawać pieniędzy. Unia, prawda? Znaczy to jest tak, że z pewnością do społeczeństw zachodnich dochodzi, że rzeczywiście wojna na Ukrainie i stan wojny, zagrożenia relacji między Unią Europejską, Europą a Rosją, Azją będzie no, rzutował na ich życie, tak? I rzeczywiście już tam dostrzegalne to w cenach gazu, w cenach innych surowców, ale też i po prostu jako inflacja. To dochodzi też do społeczeństw. I z pewnością rośnie takie oczekiwanie, żeby tą wojnę jak najszybciej zakończyć i rzeczywiście wrócić do starych biznesów jak zwykle. I to,
I tutaj inaczej to ta chęć pewnie społeczeństwa działająca, no, które odczuwa to, no, rozmija się z tym, co robią generalnie rządy poszczególnych państw. Czyli jednak wspomagają Ukrainę i jej dążenia. No i ta sytuacja jest z perspektywy w ogóle i rządów poszczególnych po prostu nie jest zbyt ciekawa. Stąd pewnie trudno powiedzieć, czym się skończą takie zapowiedzi dotyczące pomocy finansowej Ukrainie, bo po prostu no, politycy znajdują się w tych kleszczach i próbują, jak rozumiem, lawirować między jednym i drugim. Co ostatecznie zwycięży, no to pewnie zależy od tego, im dalej jest kto od centrum tej wojny. No Polska jako naród i Polska jako państwo ma jasny, oczywisty interes w tym, żeby Ukraina zwyciężyła Rosję, żeby oparła się agresji i żeby wyhamować te imperialne zapędy Władimira Putina. Aczkolwiek no, nie jest to interes na przykład Hiszpanii czy Włoch, czy oczywiście tak bezpośrednio jak nasz. Czy rzeczywiście uda się przekonać brukselskich technokratów do pomocy Ukrainie, Marek Wróbel? No, w jakimś stopniu ta pomoc jednak powoli, bardzo powoli jest uruchamiana. Ja tylko przerwę, bo europosłowie alarmują, że brakuje pieniędzy w budżecie unijnym i stąd wniosek o rewizję tego budżetu. Tak, tak. No, nie wiem, jak to się skończy, nie mam pojęcia. Sytuacja jest dynamiczna. Tak naprawdę wiele zależy również od sytuacji na froncie. Proszę zauważyć, w jaki sposób zachowywały się poszczególne kraje, jak zmieniały swoje podejście w zależności od tego, która ze stron wydawała się w danym momencie mieć przewagę. Więc tutaj sprawa jest dynamiczna. No, wypada się ucieszyć, że polska klasa polityczna tutaj przynajmniej w kwestii bezpośredniej pomocy i bezpośredniego wsparcia Ukrainy jest zgodna. No bo jak wiemy, w niewielu sprawach polska klasa polityczna jest zgodna. Tutaj no, nasza racja stanu jest dosyć oczywista. To z bardzo małymi wyjątkami cała klasa polityczna to potwierdza. No, jakaś pomoc dla Ukrainy ze strony Unii Europejskiej będzie szła. Czy się uda znowelizować budżet? Czy ta sprawa zostanie poruszona? Trudno powiedzieć. Wybory europejskie dopiero za 2 lata, więc to nie jest tutaj chyba niestety w tym przypadku nie uda się wprząc tego w kwestie kampanii wyborczej. Czy elity europejskie zobaczyły, kim jest Rosja, kim są żołnierze rosyjscy? Czy zobaczyli ten ogrom zbrodni na Ukrainie i czy to wpłynie na rewizję budżetu? Michał Pieńko, Oś Trybuna. Gdy policzyłem sobie, ile pieniędzy dostał Erdogan na uchodźców podczas kryzysu uchodźczego w latach 2015-16, to dostał około 40 razy więcej niż z Unii Europejskiej, niż otrzymała Polska na uchodźców z Ukrainy. Uważam, że to jest olbrzymi błąd Unii Europejskiej, że Unia Europejska tutaj nie pokazała solidarności i okazało się, że w takim bardzo krytycznym momencie, kiedy państwo członkowskie jest bezpośrednio zagrożone skutkami wojny, która odbywa się u jej granic, Unia Europejska nagle zapomina o tym, że tak jest coś jak solidarność w ogóle kiedykolwiek istniało, a skłania się do aktów solidarności dopiero, kiedy one zostają wymuszone takim politycznym szantażem, jak to wiemy, że Erdogan i Turcja ma w zwyczaju robić, więc to jest taka bardzo czarna, mroczna karta w historii
Unii Europejskiej i taka, którą wydaje mi się tutaj nad Wisłą będziemy długo pamiętali, bo to nie jest zwykłe wydarzenie. Nie co dzień u granic kontynentu europejskiego wybucha wojna i w momencie, kiedy ta wojna zaczyna się, to taki kraj przyfrontowy, który jest w sposób nieproporcjonalny przez tą wojnę zagrożony, powinien otrzymać odpowiednie wsparcie. I brak tego wsparcia to jest ogromny błąd, który zostanie tutaj na długo zapamiętany. Jeden głos, tak publicyści mówią jednym głosem w sprawach bardzo ważnych dla Polski i dla Ukrainy. I tym akcentem kończymy naszą debatę. Jacek Liźniewicz, Gazeta Polska, Marek Wróbel, szef Fundacji Republikańskiej oraz Michał Pieńkoś, redaktor naczelny Dziennika Trybuna, byli Państwa i moimi gośćmi. Bardzo dziękuję za rozmowę. A ja Państwa już zapraszam na audycję Szkiełko i Oko w najbliższy czwartek, gdzie będę z panem profesorem Tomaszem Pamfilem mówiła i rozmawiała przede wszystkim i wysłuchiwała jego opinii na temat Najjaśniejszej Rzeczpospolitej odzyskanej w 1918 roku, czyli w przededniu Święta Niepodległości będzie ta rozmowa. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.